Jarosław Kaczyński załamany. Jedna z ikon tegorocznej kampanii wyborczej zniknęła. Wyborcy i obserwatorzy Prawa i Sprawiedliwości są zrozpaczeni. Słupek prezesa przestał stać. Jarosław Kaczyński ma o czym myśleć. Słupek, który był okiem w głowie mężczyzny oraz hitem tegorocznej kampanii wyborczej, przestał stać. Wyborcy PiS są bardzo zaniepokojeni takim obrotem spraw i zaznaczają, że stała się wielka szkoda. Jarosław Kaczyński i jego słupek. Słupek, o którym mowa, był jednym z wielu hitów tegorocznej kampanii wyborczej. Pojawił się on po raz pierwszy w Krynicy Morskiej, gdzie w ziemię wkopywali go prezes PiS Jarosław Kaczyński, kandydat na prezydenta Elbląga. Jerzy Wilk i minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk. W kopaniu w ziemię przedmiotu, który miał wyznaczać granice planowego przekopu Mierzei Wiślanej, towarzyszyły słowa prezesa PiS o konieczności takiego zabiegu. Prezes PiS i były premier zauważył, że na planowany przekop Mierzei sprawi, że Krynica Morska i cała Zatoka Gdańska połączą się drogą wodną z Elblągiem. Aby teraz móc pokonać taką trasę, konieczna jest przeprawa poprzez należącą do Federacji Rosyjskiej cieśninę Pilawską. Ostatecznie na tych ziemiach mamy pełną suwerenność, bo wiadomo, kto nie chciał się na to godzić, powiedział rozentuzjazmowanemu tłumowi Kaczyński. Problem jednak leży w tym, że słupek, który wkopał, został wyciągnięty z ziemi. Nie wiadomo jednak, kto jest za to odpowiedzialny. Gdzie się podziewa słupek Kaczyńskiego? W całym zamieszaniu związanym z zaginionym przedmiotem głos postanowił zabrać sam burmistrz Krynicy Morskiej, Krzysztof Słat. Słyszałem, że zniknął już na drugi dzień po wkopaniu. Nie wiadomo, kto go zabrał, ale nie ma to większego znaczenia, bo przymiarek do rozpoczęcia budowy przekopu było już kilka i zawsze kończyły się tak samo, zaznaczył lakonicznie mężczyzna. Internauci podchodzą jednak o wiele bardziej emocjonalnie do problemu, zaznaczając, że słupek wkopany przez samego prezesa PiS mógłby być dobrą atrakcją turystyczną. Jak napisał jeden z internautów, nie ma słupka wykopanego przez naczelnika Jarosława. Czy to znaczy, że trzeba będzie kolejny raz uroczyście rozpoczynać prace związane z przekopem Mierzei Wiślanej? Napisał użytkownik kryjący się pod pseudonimem ZK Szybę za pośrednictwem swojego Twittera. Sami urzędnicy uspokajają jednak, że słupek nie ma żadnego znaczenia, bo w przypadku przekopu Mierzei i tak musiałaby postawić go odpowiedzialna za inwestycje firma. Z pewnością jednak inna jest reakcja prezesa PiS, który z wielkimi emocjami wkopywał słupek i zapowiadał przekop Mierzei. Zwolennicy PiS i prezesa mogą odczytywać jego usunięcie jako sabotaż na projekcie, który jeszcze się nie rozpoczął.